Dzień dobry, witam Was na kolejnej lekcji informatyki. Dzisiejszym tematem lekcji będą kształty poezji i bardzo proszę, abyście sobie przygotowali podręcznik do informatyki, ponieważ będzie Wam potrzebny do tego, żeby odpowiednio formatować dzisiejsze teksty. Już przygotowałam dla Was te teksty, które będziemy formatować, żebyście nie musieli szukać w internecie wierszy, które są użyte tutaj do lekcji. Słuchajcie, no dzisiaj będziemy tak naprawdę rozplanowywać tekst na stronie, dobierać sposób formatowania czcionki do charakteru i wyglądu tekstu, stosować tabulatory, linijkę, wcięcie akapitów, wyrównanie tekstu, osadzać grafikę w tekście, zmieniać rozmiar obrazka, ustawiać obrazki w wybranych miejscach, wypełniać nagłówki i stopki, formatować tekst w nagłówku i stopce. Także troszkę pracy przed nami, ale myślę, że takiej bardzo ciekawej. I pierwszym dokumentem, który się zajmiemy, oczywiście to jest wszystko też na stronie 94, a przede wszystkim otwórzcie sobie tą książkę, dlatego że tam jest efekt końcowy, którego ja Wam już nie będę drukować, bo on jest w Waszym podręczniku. Będziemy formatować wiersz pod tytułem Gitara. Jest to tak naprawdę wiersz napisany przez poetę Ludwika Jerzego Kerna. Może niektórzy z Was znają ten wiersz. Jeżeli nie, no to macie okazję go poznać. No i będziemy go formatować w taki sposób, żeby nasz wiersz przybrał kształt gitary. Żeby ten tekst przybrał kształt gitary. No i oczywiście jest taka specjalna nazwa takich wierszy, których wersy, ułożone są w taki sposób, że tworzą określony kształt, który jest tematem tego utworu, i takie wiersze nazywamy kaligramem. Kaligram, tak się to nazywa. To taka ciekawostka, można sobie poszukać w internecie takich kaligramów i zobaczyć, jak to tak naprawdę wygląda. No słuchajcie, na stronie 94 widzicie, jaki ma być efekt końcowy. No i teraz oczywiście no możemy od razu przystąpić tak naprawdę do formatowania. Od czego zaczynamy? Zaczynamy sobie od wyrównania do środka naszego tekstu. Czyli tak naprawdę cały tekst się wyrównał do środka, ale teraz go trzeba podzielić po prostu na odpowiednie akapity. No i widzimy, że tutaj pierwszy będzie co to. Mamy tutaj trzy takie wiersze, tylko tutaj jeszcze nam się spacja skopiowała. Także tą spację trzeba sobie usunąć, żeby było równo tak naprawdę do środka. No i teraz mamy to, tak? Czyli po prostu jest to. Znowu chyba tutaj mamy spację, która jest niepotrzebna. To akurat jest ok. Spację sobie trzeba po prostu pousuwać. Żeby to było idealnie wyrównane do środka. Słuchajcie, także proszę sobie tutaj nad tym jakoś panować. Można to w ten sposób robić, ale tutaj też nam się to nie wyrównuje, bo mamy jedną spację z przodu. Ok. Teraz jest dobrze. Czyli tak naprawdę dzielimy sobie to na te poszczególne wersy według tego, co mamy w książce. Ja tutaj żadnej innowacji nie tworzę, tylko po prostu robię to tak, jak jest w podręczniku. No i teraz widzę, że następnym słowem, które muszę tutaj oddzielić, jest instrument. Potem mamy dobrze znany Wam. No patrzę do podręcznika, bo też nie wiedziałabym, jaki mam układ tutaj utworzyć. Gdy księżyc świeci, ja sobie na nim gram. Czyli teraz następny to jest ja sobie na nim gram. Nagle ciemna noc. Bardzo proszę, kolejny wiersz. Tonów płynie moc. Kolejny wiersz. Brzdęk, brzdęk. Plum, plum. Czyli tutaj mamy takie po dwa słowa. Plum, plum. Serce migtaje. Przystają tramwaje. A ludziom płoną oczy. Oczywiście tutaj następny. A ludziom płoną oczy. Nie jeden hop podskoczy. Ok. No i teraz mamy brzdęk, brzdęk, plum, plum. To już jest w całości.
Do taktu szumią drzewa. Tak naprawdę taka zabawa tekstem. I wkrótce już śpiewa cały ogromny i tłum jako ostatni wiersz naszego dokumentu. Zobaczcie, jak fajnie to wygląda. No i tutaj jeszcze autor dokumentu prosi, żeby sformatować w ten sposób, żeby nasz tekst zajmował całą stronę. Ja sobie go też jeszcze pogrubię, no i tutaj kolor sobie też zmienię, czcionki. No tam też jest taka sugestia, żeby ten kolor był jednak inny. Może być taki podobny do koloru gitary. No i teraz tak, żeby zobaczyć, ile zajmuje na naszej stronie, też tutaj jest podpowiedź taka, żeby zobaczyć, jak to wyglądałoby, gdybyśmy wydrukowali na stronie A4. No zobaczcie, wygląda to tak. No jeszcze bym musiała troszkę powiększyć czcionkę, bo mam tu jeszcze troszkę zapas miejsca, więc tak to zrobimy. No ja to teraz, szczerze powiedziawszy, zaznaczę i zwiększę trochę tą czcionkę. Ja myślę, że 18 też byłoby za dużo, ale my to możemy ręcznie sobie też dopasowywać rozmiar. Spróbujemy 17. Czy to nam się podzieli na dwie strony, czy nie? Tutaj niestety tego podziału automatycznie nie widać w naszym dokumentach Google, ale popatrzcie, teraz jak sobie dałam podgląd wydruku, widzę, że mam jedną stronę i praktycznie zajmuje ona cały dokument. I tyle macie do zrobienia w zadaniu pierwszym, tym pod tytułem Gitara. Słuchajcie, to było takie proste zadanie na rozgrzewkę. Teraz bardzo bym prosiła, żebyśmy sobie otworzyli dokument Schody. I też mamy na stronie 95 pokazane, jak będziemy tutaj formatować schody. Mamy po prostu z tego zrobić schody. Tylko teraz uwaga, tutaj będziemy używać tabulatorów. Będziemy tutaj wcięcia robić tabulatorami, nie spacjami. Bo część z Was zawsze pamiętam, że używa spacji do tego. To nie o to chodzi. Słuchajcie, będziemy używać tabulatorów i będziemy tutaj posługiwać się tą linijką na górze. Tu są wcięcia marginesów, ale my będziemy wstawiać sobie tu tabulatory z lewej albo z prawej strony, bo niektóre wersy są wyrównane do lewej, a niektóre do prawej. No i teraz tak, pierwszy, że tak powiem, akapit schody jest, natomiast ja sobie od początku zrobię już formatowanie tekstu, trochę sobie zwiększę czcionkę, żeby to było takie bardziej wyraziste i pogrubię sobie ją, tam też chyba w Waszym podręczniku ona jest pogrubiona. Teraz zobaczcie, że tam są takie strzałki, które pokazują, że tu ma być z lewej strony tabulator. I na linijce klikam prawym przyciskiem myszy i daję dodaj tabulator z lewej strony. Z lewej strony. I ja go mogę sobie ustawić mniej więcej tak jak w podręczniku, on jest mniej więcej w tej strony. I teraz jak sobie kliknę klawisz Tab na klawiaturze, od razu mi ten tekst się wyrównuje do tej strony. No i zobaczcie, mamy tak w klatce. Schodowej ma też być wyrównane, tylko tutaj są jakieś odstępy w akapicie, które sobie trzeba zlikwidować, czyli trzeba po prostu sobie zaznaczyć ten tekst. No i tutaj sobie zobaczyć na odstępy. Usuń odstęp po akapicie. No i usuń odstęp przed akapitem, chyba tu są dwa odstępy. Ja to skopiowałam z jakiejś strony, więc może tak się też stało. Dobra, no i teraz mamy tutaj schodowej. No i znowu sobie klikamy Tab. I popatrzcie, od razu mam wyrównany werset do tego, co trzeba. No i okej. Okay. No i teraz już stary ma być w nowej linijce. Też ma być wyrównane do lewej strony, tylko ma być ten tabulator przesunięty. Przesunięty, więc ja mogę sobie go przesunąć i on ma być gdzieś tutaj na wysokości schodowej, tego drugiego, o. O, gdzieś tutaj. No to klikam sobie Tab. Zobaczcie, mam wyrównane stare. I zdarte też mają być w ten sam sposób. Dobra. To tutaj sobie klikam Enter. I tabulatorem wyrównuję i zdarte. No i schody, te następne, nie schody, schodziły, przepraszam, schodziły, też ma być wyrównane do lewej strony, czyli od razu sobie klikam Tab. I uwaga, tu jest teraz zmiana. Nawet w podręczniku jest to zaznaczone taką przerwaną linią, że trzy następne wiersze mają być wyrównane tutaj do tej literki Y. Czyli tu będzie tabulator z prawej strony. Z prawej strony, czyli musimy dodać sobie tabulator z prawej strony. No i gdzieś on jest w tym miejscu. I teraz sobie klikam Enter. I wyrównuję sobie już do prawej strony, ale tak, schodziły sobie, schody sobie ma być tylko tutaj jako jedno słowo, schodziły sobie, no to spróbujemy to wyrównać,
Niestety on się nam wyrównuje tutaj do lewej, ale my sobie tutaj wstawimy tabulator. W ten sposób. Schodzimy sobie. Tak, tylko tutaj jeszcze mamy chyba spację, która nam to tutaj tak naprawdę to wyrównanie troszkę popsuła. Oczywiście to można sobie jakoś tam poprzesuwać, żeby to było dobrze ustawione. W tym momencie też nie jest ok. Ok, schodziły sobie. No i teraz mamy schody też wyrównane do prawej strony, więc od razu sobie tutaj zrobię Enter i tabulatorem spróbuję, bo ten tabulator tam się znajduje. Ale on ma być wyrównany do prawej strony, tak? Czyli to ma być wstaw tabulator. Z prawej strony. No i spróbujemy go ustawić też w tym samym miejscu, które jest tam gdzieś tam. Okej. Okej. Mamy poustawione. Schodziły sobie schody. No i teraz mamy na parter. Zobaczmy do podręcznika. Na parter już jest wyrównany znowu z lewej strony. Czyli tutaj musimy sobie wyrównać ten tabulator z lewej strony, ale ja sobie zrobię tak. Do tego tabulatora sobie tabulatorem tab, czyli klawiszem tab dojeżdżam i teraz będę próbowała to ustawić. Tutaj to gdzieś ma być na wysokości C. Na parter. No i gdy wszystkie jest też do lewej strony wyrównane, więc wyrównamy sobie też do lewej strony. Taka zabawa, słuchajcie. Tak szczerze powiedziawszy, tabulatorem jest to bardzo łatwo ustawić. Spacjami nie byłoby tak prosto. No i teraz wszystkie zeszły są znowu do prawej strony wyrównane, czyli to tutaj muszę wyrównać do prawej strony. No i teraz tak, czyli tu jest tylko słowo zeszły wyrównane do prawej. Spróbujemy to tabulatorem teraz tak. On się nam tu zatrzymuje po lewej stronie, ale my musimy go wyrównać po prawej. Gdy wszystkie zeszły, no i teraz mamy aż do ostatka. Tu też jest do prawej strony wyrównany. Aż do ostatka, czyli tutaj potem musi być spacja. Enter, przepraszam, przejście do nowej linijki. Podział. Akapitu. No i teraz spróbujemy, no tak, tutaj jeszcze mam z przodu spację, słuchajcie, która mi troszkę psuje to, co ustawiłam. Dobra, aż do ostatka i teraz tak, tutaj musimy ustawić sobie tabulator. Ja na początku zrobię w ten sposób i teraz tabulator z prawej strony będziemy ustawiać gdzieś tutaj dalej. To sobie dodamy ten tabulator na nowo. Dobra, aż do ostatka, gdzieś dalej musi być to ustawione i spróbujemy go ustawić, dobra, jest chyba, mniej więcej tak jest też w podręczniku, no można jeszcze troszkę w lewo przesunąć, ten ostatni nasz wyraz, znaczy wers, no i teraz została, też ma być tutaj tabulator. To wyrównane to ma być do tego samego miejsca, który jest tam, czyli tabulatorem. Jest, została. No i pusta klatka znowu jest wyrównana tutaj do słowa została, więc pusta schodowa klatka. W książce jest klatka. Można sobie te schodowa usunąć, jeżeli ktoś ma ochotę, no bo faktycznie trochę to tu nie pasuje. Nie wiem skąd ta rozbieżność. Ja skopiowałam z jakiejś strony z wierszami, z poezją. W podręczniku jest pusta klatka, my też tak zostawiamy. No i mamy wiersz ułożony w formie schodów tak naprawdę. No zobaczcie, no też to ciekawie wygląda, tak? Jest jakiś sposób formatowania tekstu. No i to jest znowu do wykonania w zadaniu drugim. Trzeba poustawiać w odpowiedni sposób, ustawiając tabulatorami, nie spacjami. Nie spacjami. Czyli mamy się poprawić tabulatorem. No i kolejne zadanie. Zadanie, które jest tutaj, też już macie wiersz skopiowany, żebyście nie musieli szukać. Butelka.
Ono jest na stronie 96 w Waszym podręczniku. Jest tam sformatowany ten tekst. Ja go teraz też troszkę na początku sformatuję. Wygląda to trudno, ale tak naprawdę nie będzie tak źle. Łatwo jest to poukładać. Słuchajcie, powiększyłam sobie trochę ten tekst, bo 11 dla mnie to jest troszkę za mało. No i teraz tak, ten tekst jest podzielony, ten wiersz, na dwie strony. Pierwsza część, taka na czarno tutaj sformatowana w podręczniku, to jest tak naprawdę wyrównanie do środka. Czyli tak naprawdę pustą wystawiam ją do tego miejscu, do tego miejsca, o, do tego miejsca ma być wyrównanie do środka, więc ja tu sobie zrobię Enter, oddzielę jakby na dwa, podzielę to na dwa akapity i to tutaj sformatuję, wyrównam do środka. I teraz tylko wystarczy po prostu podzielić ten tekst. On już będzie wyrównany do środka. To nie jest żaden, tak, tutaj spacja była, żaden, znowu mam spację, sobie tą spację po prostu usunę, wazon, to nie jest żaden wazon, ani beka, wyrównanie mi się tutaj, ani beka, ale magiczna, tutaj ma być, czyli tak, ani beka, ale magiczna, butelka do mleka. Ciekawy wiersz. Pewnie niektóre osoby się bardzo zainteresują, szczególnie te, które lubią poezję. Dobrze. Pustą wystawiam ją i mamy już część pierwszą. To nie jest żaden wazon ani beka, ale magiczna butelka do mleka. Pustą wystawiam ją. No i teraz uwaga, druga część wiersza po pierwsze ma być na niebiesko. Ja już sobie to oddzielę, żeby było widać, gdzie się kończy ta pierwsza, a ta druga część. I zrobię faktycznie taki granat, czy tam niebieski jakiś taki kolor. No, może tam jest ciemniejszy w podręczniku, ale to nie ma znaczenia. No i teraz, jak jest sformatowany ten drugi tekst? Tutaj trzeba sobie wyjustować ten tekst, ale najpierw trzeba ustawić marginesy. Marginesy są też na naszej linijce. To nie są wprawdzie tabulatory, ale to są marginesy, które już tu są. Więc ja sobie mogę poustawiać i teraz zobaczcie, że ten margines tam jest ustawiony no troszeczkę z tej strony. A tak, tylko że mi się ten margines ustawił. Cofnę sobie, słuchajcie, bo ja muszę ten margines ustawiać od tego miejsca, czyli tu musi być mój kursorek. No dobrze nawet, że to wam pokazuje czasami takie błędy, które się pojawiają. A tutaj jest margines z prawej strony, czyli zawężam sobie obszar mojego tekstu i znowu gdzieś tutaj kończę w tym miejscu. No i na razie to nie wygląda dobrze, bo tak to nie ma wyglądać. W podręczniku jest trochę inaczej, ale my to zaraz sformatujemy. Po pierwsze, teraz sobie ten tekst cały zaznaczam w całości, będzie szybciej i włączam justowanie. No i jeszcze muszę teraz, uwaga, pousuwać pewne rzeczy, poprzenosić do drugiej linijki, ale nie możemy tego robić enterem. Popatrzcie, co się stanie, jak zrobię enter. Nie justuje mi się tekst. Jak zrobię shift i enter, to jest to samo, też mi się nie justuje. Tutaj nawet w podręczniku jest napisane, żeby zrobić to spacją. Że to się rzadko kiedy robi, ale w tym przypadku jest to wskazane. Czyli klikam sobie teraz spacja, bo chcę to A przenieść do nowej linijki. O, i już mam. A rano już pełną i znowu to do muszę przenieść do nowej linijki. No to ustawiam się tutaj i robię spację. Tyle, żeby się to do przeniosło. O, mam. Do domu ją biorę i znowu biorę, kończy się, więc nocą już ma być w nowej linijce. Ja to patrzę oczywiście do podręcznika, no bo nocą przychodzi. Tu ma być taki odstęp. Tajemnicza krowa i po krowa ma już nic nie być w tym wierszu, w tym wersecie. Okej, okay. I też ma być na nowym miejscu. I tę butelkę, znowu ma być, po butelkę już nic nie ma. Napełnia już ma być w nowej linijce. Dobra. I tę butelkę napełnia od nowa. Dobra. Pewnie ma ogon. O, bo ogon ma już nic nie być. To przenosimy do nowej linijki. I rogi niemałe. I znowu po niemałe już mamy przenieść następne rzeczy do nowej linijki. Ale jej jeszcze, proszę bardzo, kolejne przenosiny, nigdy nie widziałem. Dzieje się chyba, znowu tak ma już być w nowej linijce, tak dlatego, że noc, że ma by jeszcze zostać, ale noc już ma być w nowej linijce, czyli ogólnie znowu tutaj przenosimy, że noc w noc ja zawsze pogrążam się we śnie. Słuchajcie, tutaj chyba mamy Enter. No, a nie powinno go tutaj być, więc może sobie zrobimy w ten sposób.
No i ten tekst też tutaj trzeba wyjustować. Spróbujemy tutaj, żeby nie było enteru. Czy nocą pogrążam się we śnie? Ten ostatni werset nam się tutaj jakoś nie chce wyjustować, ale można tak naprawdę sobie tutaj tylko rozszerzyć, dwie spacje powkładać i mamy tak naprawdę efekt końcowy, słuchajcie. Można zobaczyć, jak to wygląda. Jakby ktoś jeszcze chciał tutaj sobie troszkę to pozmodyfikować, no to może trochę zwężyć ten tekst, jak się mu nie podoba, że jest taki szeroki, tak? Tam są takie duże odstępy, można sobie troszkę ten margines jeszcze zmienić. No tutaj w tym momencie już mi się przeniosło śnie na drugą stronę, więc muszę zlikwidować te spacje, które wcześniej zrobiłam i mam efekt końcowy. Jak to wygląda przy drukowaniu? Znowu sobie można włączyć podgląd wydruku, gdybyśmy chcieli to wydrukować. Nasz tekst wyglądał, nasz wiersz wyglądał w ten sposób. No i tak niech zostanie, ale tutaj jeszcze w tym temacie mamy zobaczyć coś takiego jak nagłówek i stopka. Słuchajcie, w nagłówku też są czasem jakieś tam wpisane po prostu informacje dla nas. No i na przykład można tam wpisać w nagłówku autora wiersza, tak? Jak to się robi? Żeby nagłówek włączyć, wystarczy tutaj na samej górze strony kliknąć dwa razy i pojawia się nagłówek. I możemy sobie na przykład wziąć, nie wiem, kursywą, wpisać, kto jest autorem wiersza. Albo no, na razie nie włączamy kursywy, ale wpisujemy. Wiersz pod tytułem Butelka. Oczywiście butelka z dużej litery. No i możemy po przecinku dać autor, dwukropek i wpisać sobie Ludwik Jerzy Kern. I mamy tak naprawdę tutaj, możemy nawet to butelka, na przykład, bo to jest tytuł, można sobie zrobić kursywą. O. I w nagłówku mamy taką informację, a w stopce proponuje tutaj autor podręcznika, żeby do stopki, bo jeszcze mamy coś takiego jak stopka. Słuchajcie, jest nagłówek i jest na dole stopka. W stopce, żeby umieścić numer wiersza, no to tutaj możemy sobie wstawić numery stron. Zacznij od jedynki, stopka, czyli nie w nagłówku, tylko na dole, dajemy zastosuj. No i ten numer fajnie, przynajmniej mi się podoba, jak jest na środku, bo może być do prawej też wyrównany. No i jeszcze nam tu autor każe umieścić taką informację, kto jest autorem tego zadania, tak? Czyli żeby tu wrzucić pod spodem taki tekst, opracowała, czyli ja sobie wpiszę opracowała. No i teraz tutaj nawet każe nam pogrubić swoje imię, nazwisko. Magdalena Walicka. No i po przecinku napisać dzisiejszą datę, 7 maja 2020. No i jeszcze nam tutaj proponuję, żeby wpisać godzinę. No ja dzisiaj mam tutaj 7:11, słuchajcie. 7:11. 7:11. Okej. Okay. No i tak naprawdę możemy zobaczyć, jak nasz dokument wygląda teraz do drukowania z tymi zmianami, które wprowadziliśmy przed chwilką. Jest na nagłówku autor wiersza, a pod spodem są informacje, jest numer strony i informacje. Oczywiście, jeżeli ktoś uważa na przykład, że ten numer strony jest za małą czcionką, bo może mało go widać, no można go też pogrubić przecież. I teraz on automatycznie by się pojawiał już na następnych stronach. Czyli jeżeli bym teraz przeszła na następną stronę i robiła kolejny dokument, to żeby było numer 2, tak? A ta informacja by była widoczna na każdej ze stron. No to jest dość wygodne, że raz włączamy sobie numerowanie i mamy już numerowany dokument. I tak wygląda mój dokument. Jak się komuś jeszcze nie podoba, że tutaj jest mało odstępu, to tak naprawdę można było zrobić, przenieść to na środek i wtedy, jak już będziemy mieć podgląd wydruku, no to wygląda to o wiele lepiej. Nie jest takie przyklejone do samej góry. Zobaczcie. Super. Dobrze. No i jeszcze jedno zadanie dzisiaj na lekcji. Dzisiaj są przewidziane aż trzy zadania, tak? Gitara, schody, butelka i mamy jeszcze jedno zadanie, czyli cztery tak naprawdę. Gitara, schody, butelka i jeszcze jest jedno ilustrowany
wierszy, ilustrowanie wierszy, bo jeszcze tutaj nie wstawialiśmy żadnych ilustracji. Jest coś takiego jak ilustrowane wiersze i teraz sobie zilustrujemy dwa wiersze. Ja tutaj wybrałam akurat te, co są w podręczniku, jakiś Maria Pawlikowska Jasnorzewska, jest tutaj pod tytułem Rok, taki wiersz, i Bolesława Leśmiana, drugi Facebook, ale oczywiście są inne wiersze. Tu w internecie właśnie znalazłam ten nowy tomik poezji, jakieś tutaj są jeszcze inne, Wisława Szymborska, jeżeli ktoś ma ochotę coś innego, to bardzo proszę. No a ja akurat sobie wybrałam te, które są w Waszym podręczniku. No i po pierwsze je sformatujemy, no bo one są napisane tak, że naprawdę nie widać, jak to wygląda. No i zobaczcie, tutaj jest to sformatowane w ten sposób. Na pewno jest autor tego wiersza osobno i tytuł tego wiersza, bo to jest rok, jest osobno, więc ja od razu sobie to jakby oddzielam. Tutaj na pewno po tytule zrobimy sobie większy odstęp. Tutaj też możemy sobie ten odstęp zwiększyć. Tutaj są odstępy między wierszami od razu. Możemy sobie dać 1,5 na przykład, tak, żeby był ten odstęp tutaj większy, żeby to ładniej wyglądało. No i zobaczcie, że te dwie rzeczy są wyrównane do środka. Tylko że nie są do końca do środka, bo tutaj musimy sobie jakby zawężyć nasz margines. Albo tabulator w sumie. No a margines może zostawmy w spokoju, bo tu jeszcze musimy dołożyć, tak, dołożyć musimy wstaw tabulator z prawej strony. No i spróbujemy teraz jeszcze raz ten tabulator tutaj wyrzucić. No chyba, że chcemy to zrobić w kolumnach, bo też tak można zrobić. Dobrze, może faktycznie zrobimy to w kolumnach, bo tak też proponuje podręcznik. Teraz dopiero zauważyłam, że tutaj sobie trzeba to rozbić na dwie kolumny. Zaraz to ładnie sobie sformatujemy, żeby to wyglądało tak jak w naszym podręczniku. Dobrze, przechodzimy zatem do tego ostatniego zadania, które mamy do wykonania. Podzielimy sobie ten tekst na dwie kolumny. No i tutaj mamy formatuj, kolumny, dodajemy sobie dwie. No możemy tutaj sobie tak naprawdę odstępy między kolumnami trochę zmniejszyć, ponieważ ten tekst nam się potem tam nie będzie mieścił. No i oczywiście możemy sobie dodać linię rozdzielającą, ale nie musimy. No, u nas nie będzie to ładnie wyglądało, więc no, dajemy sobie dwie kolumny. Tutaj mamy do wyboru, dobrze. I mamy dwie kolumny. No i teraz tak, tutaj pierwsza część naszego wiersza. Po pierwsze zmienię sobie troszkę rodzaj czcionki. Daję sobie Comic Sans. Ona będzie ładnie wyglądała. Pogrubię sobie i wyrównam do środka, tak? No tutaj jeszcze mogę sobie zwiększyć ten odstęp. No a to już wcześniej robiłam, tylko mi się znowu to sformatowało na nowo. No i słuchajcie, mamy już tytuł i autora wiersza. Teraz zrobimy sobie tak. Ten tekst, troszkę sobie zmniejszymy czcionkę, bo ona się tutaj nam, myślę, może nie zmieścić. Chociaż może zostawmy tą jedenastkę, zobaczymy jak to będzie wyglądało. I wyrównamy go sobie do prawej strony, ponieważ tam w podręczniku jest ewidentnie to wyrównane do prawej. I teraz poustawiamy sobie już tak, jak to ma być. Czyli tak naprawdę tutaj musimy przejść do nowego wiersza i fryzurę masz inną niż znałam. To już powinno być w nowym wierszu. Wszystko sprawdzam rok po Twoim odejściu. No i właśnie, to słowo odejściu się tu nie mieści. Nie powinnam tu wchodzić. Wiem sama. Dobra. No i teraz tak, tutaj jest odstęp, bo to jest nowa zwrotka. Czyli tak, nie powinnam, lecz ta łatwość pociąga. Że raz kliknę i znowu Cię widzę, tak? Minął rok i na Twój profil zaglądam. Już nie częściej niż raz na tydzień. Dobrze, ten drugi wiersz się fajnie poukładał. No tutaj mamy trochę problem, więc możemy sobie tak naprawdę jeszcze marginesy trochę jakby zmienić albo ustawić. Tak naprawdę to musimy sobie w tym miejscu. Wszystko sprawdzam po Twoim odejściu. To odejściu musi być w jednej linijce. Tak, nie powinnam tu wchodzić, wiem sama. Już teraz wszystko pasuje. Ok, czyli jest to ustawione tak, jak ma być. Czyli mamy takie ustawienie, które nam jest potrzebne. Drugi wiersz na razie zostawiamy. On nam będzie za chwilę potrzebny. A zresztą no, już możemy sobie go przenieść tak naprawdę do drugiej kolumny. Możemy sobie to po prostu w drugiej kolumnie umieścić. Jak widać, on się nam już przeniósł do drugiej kolumny i on ma być tutaj wyrównany z tej strony, tak? Natomiast tutaj będziemy wstawiać za chwilę obrazek.
No, może ustawieniem tego drugiego wiersza zajmiemy się za chwilę. No, a tutaj jakiś portret trzeba znaleźć, czy nie wiem, w internecie. Ja sobie zaraz taki portret znajdę i zaraz Wam pokażę, jak go wkleić. Dobrze, słuchajcie, możemy wstawiać nasz portret. Jakiś tam portret pobrałam z internetu. Możecie sobie poszukać, co Wam tam pasuje. No i możemy sobie tutaj wstawić rysunek, no czy grafikę w sumie. Wstawić grafikę i przesłać ją z komputera. Ja mam pobraną gdzieś tutaj na pulpicie specjalnie na potrzeby tego zadania. No i wstawiłam ją tutaj. Słuchajcie, oczywiście my dostosujemy sobie rozmiar tej grafiki do naszego zapotrzebowania. Można sobie tutaj wyrównać do środka na przykład, żeby to ładnie wyglądało. No i tutaj co się stało? No, nasz wiersz się przesunął, ale to oczywiście nic się nie dzieje, bo my możemy sobie to teraz wrócić jakby do góry, żeby ustawić ładnie ten tomik poezji, zrobić taki ładny ilustrowany. No możemy sobie tak naprawdę zobaczyć, jak to wygląda na ten moment do druku. Na ten moment wygląda to tak. Oczywiście teraz zajmiemy się drugim wierszem, zilustrujemy go. No i na razie zostawiamy tak, jak jest. Nie wygląda to, myślę, źle. Tutaj jeszcze, jak ktoś będzie chciał, to może sobie pochylić ten tekst na przykład, żeby tak wyglądał takim pisanym tekstem. Tak. No i tutaj mamy drugi wiersz. Możemy go znowu sformatować. Drugi Facebook. No i oczywiście tutaj musi być większy odstęp, jedna linijka, bo tu zaczyna się już nowy tekst. Tutaj sobie zrobimy znowu odstęp między wierszami większy, półtorej wiersza. Tutaj oczywiście sobie pogrubimy ten tekst, tak jak tam, damy sobie Comic Sans, tak jak tam, żeby to wyglądało mniej więcej jednakowo. No i teraz tutaj jest pokazane, żeby troszeczkę akurat w tym cięcie zrobić tabulatorem. O, żeby to było takie przesunięte w tą stronę. Tak jest to zresztą w Waszym podręczniku. Niech tak będzie. Drugi Facebook. Dobra. No i teraz będziemy formatować nasz tekst. On jest wyrównany do lewej, tak jak tu. Nie musimy tego zmieniać. No, tylko teraz po prostu go poustawiamy. Za granicą pierwszego leży Facebook, drugi. Tutaj znowu się mi słowo drugi nie zmieniło, więc ja po prostu to zmienię, żeby była większa ta kolumna. Można sobie to ustawiać po prostu ręcznie. Leży Facebook drugi i już ma być na dole. No i tutaj dobrze jest. Tutaj ma być przepływa na końcu. Przy już ma być na nowej linijce. Znikliwa jest ok. Dobrze, profilowy. Tam jest taki mały tam tekst w podręczniku, ale myślę, że sobie też poradzicie. No i właśnie, głowę się znowu nie zmieściło, więc po prostu tutaj przesuniemy sobie, żeby to słowo głowę się nam zmieściło tutaj. Można też jeszcze zrobić tak, żeby tutaj się zmieniła z tej strony jeszcze nam cięcie. Oczywiście tu też, więc to tak naprawdę całe trzeba przesunąć do tego samego miejsca, żeby to było jednakowe. No tak, żeby nam się to sformatowało tak, jak chcemy. Słowo głowę tutaj się no, nie mieści ewidentnie. Tak, dalej się nie mieści. Czyli jeszcze spróbujemy tą naszą kolumnę przesunąć. Dobrze. Spróbujemy, co teraz z tym się stanie, jak to poprzesuwamy w ten sposób. O, już teraz się udało. No to niech tak zostanie. Tylko tutaj znowu się nam poprzestawiało, więc te dwie pierwsze linijki sobie po prostu przesuniemy w ten sposób. Dobra, głowę już mamy. Tutaj znowu się nam poprzestawiało. Sprawdzamy drugi z drugi. Tutaj to już ma być w nowej pierwszą. Przepływa ok, znikliwa, dobrze, profilowe, czyli to już ma być w nowym wierszu. Lecimy już teraz. No i znowu głowę nam się tutaj
nie mieści. No to jedynym rozwiązaniem, słuchajcie, które możemy zrobić, no to zmienić rozmiar tej czcionki. No i nie będziemy tutaj się już tym przejmować. Zrobimy dziesiątkę. No dziesiątka to trochę takie małe nam wychodzi. Słuchajcie, można też jeszcze zrobić tak, żeby zmienić rodzaj czcionki. No i tutaj na przykład zrobić dziesiątkę. Może być ładniej to wyglądało. No ale znowu nam się ta dziesiątka nie mieści. Dobrze, zrobimy to tak jak było. Będą takie małe literki. Możemy jeszcze spróbować 10,5, słuchajcie, bo my to możemy wpisywać tak naprawdę ręcznie. Możemy wpisywać ręcznie i spróbujemy jeszcze pokombinować z tą czcionką. Czyli zrobimy tutaj 10,5, ale Ariala chcemy. 10, 10,5. Chociaż tutaj się nie da. Z tego co wiem, to tutaj się komik znowu pozmieniał. Słuchajcie, dobra, niech już tak zostanie. Dobra. Tak. I wezmę, to nie wiem, jeszcze komentarzy. To w ogóle tutaj tłum też już ma być w nowej linijce. Dobra. Dobrze, tutaj też to ma by przenieść. No słuchajcie, to trochę zabawy z tymi wierszami jest, ale no musimy to zrobić. Dobrze. Mętno biały, czyli to do nowej linijki. Nie powstały. Czyli tam do nowej linijki, oczywiście już. Dobra, nie wiem czemu się te tutaj takie dziwne rzeczy porobiły. Nie widać tego. Ustawiały się tabulatory nie tak jak trzeba. Dobra, teraz jest ok, chyba wszystko widać. Dobra, No i teraz tutaj jeszcze emotikony mają być. Już się to kończy, schrony. Tak, tutaj niestety w podręczniku nie ma końcówki tego wiersza, ale my sobie to jeszcze doustawiamy tak, jak ma to być. Myślę, że to tak autor by zrobił. No i mamy tak naprawdę. Dobra, no to teraz tylko trzeba sformatować... No co, dodać tutaj po prostu, możemy jeszcze zrobić parę odstępów. Zobaczymy, jak to wygląda w drukowaniu. Podgląd druku. Ok, jest, dobrze. Więc teraz tylko wystawimy grafikę, słuchajcie. I znowu sobie tutaj wezmę po prostu, jak jest o Facebooku, no to weźmiemy sobie ikonkę, czy tam skrót Facebooka jakiegoś, tak, wrzucimy tutaj... Fajnie było, gdyby miał dobry rozmiar, taki większy. Spróbujemy z tym. Zapiszę sobie ją na moim komputerze, żeby było prościej mi wstawić. No i teraz słuchajcie, ona się już zapisała. Jest dobrego rozmiaru. No i wstawiam ją tutaj w tym miejscu, czyli sobie wstawiam grafikę z komputera. No i poszukam sobie mojego Facebooka. O, jest mój Facebook. Poprzestawiało się, ale to się nic nie dzieje. Słuchajcie, my sobie zaraz to zmienimy. Wszystko można poukładać z powrotem. No tak naprawdę te grafiki to trzeba sobie porozkładać już na końcu. Tutaj tak naprawdę trzeba zmienić na pewno rozmiar. Tutaj też nam się porobiło za dużo odstępów. No ten dokument trzeba sformatować już tak ostatecznie, tak jakbyśmy mieli go wydrukować, no to już w pewnym miejscu trzeba to zrobić. Mam Facebooka, no mogę zobaczyć, jak to wygląda. Jest podgląd wydruku. No, może być, powiem szczerze, nie jest najgorzej. Jeśli komuś tu przeszkadza na przykład to, że ten tekst jest taki przyklejony jeden do drugiego, to można tutaj sobie zwiększyć odstępy między wierszami. To też jest dość ciekawe. Można sobie zrobić na przykład, nie wiem, 1,5 i wtedy to może łatwiej, ładniej wygląda. I tak po prostu to
Pozdrawić. No tutaj nam się podkreślają słowa, których nie zna słownik. Można sobie po prostu, jeżeli komuś to przeszkadza, ale wiadomo, że w wydruku tego nie ma, on po prostu nie zna takich słów jak niedomachem, niewynikłe. Tak. To są takie słowa, których po prostu nasz słownik nie zawiera. Jeżeli komuś to przeszkadza, można zignorować tak naprawdę i nie ma z tym większych problemów, słuchajcie. Tak wygląda nasz tomik poezji. Ja myślę, że tyle macie do zrobienia, szczerze powiedziawszy, dzisiaj, więc nie musicie więcej nic zrobić. Proszę po prostu przygotować te cztery dokumenty. Dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia wkrótce.